Witajcie. Dziś będzie krótki filmik z ogrodu. Najpierw roślina taka, która się tu położy mi po ziemi. I ona nazywa się tojeść. Stara, staropolska nazwa tojeść. I są dwie wersje. Jest wersja, gdzie jest ona w formie żeńskiej. To jest wtedy tojeść rozłożysta. Ale też spotykałem w nazwie, że to jest w wersji męskiej, rodzaj męski, wtedy to jest tojeść rozpołożon. Taka jest całkowicie archaiczna nazwa. I tu się tylko zastanawiam, czy to jest roślina tutaj ogrodowa, która zdziczała i tu rozeszła się po mojej ulicy, czy jest odwrotnie, że to jest jakaś lokalna roślina tutaj występująca i ona też zaczęła mi się rozrastać w ogrodzie. No, ale widuję ją w sklepach ogrodniczych i tak dalej, no to... A z drugiej strony dodam, że nigdzie indziej nie widywałem oprócz mojej ulicy. To chyba raczej to z mojego ogrodu tu uciekła i ma się coraz lepiej w okolicy. Jej się tu spodobało. To taka ciekawostka. I owce już pięknie kwitną. Na razie te pomarańczowe, ale tu już mamy ich brązowe. Trochę szkoda, że one tylko jeden dzień mają kwiat, ale dużo tych kwiatów mają. Różyczki też już pięknie kwitną. Coraz więcej kwiatów, i różowe, i żółte, i ta wyła obok, i kolejne róże wysokie. Sporo pąków mają, jeszcze będą kolejne kwiaty. Tu też i róża, i ta wyły różowe na tej rabatce. Na różowo. W tym roku dominujący kolor w ogrodzie to różowy. Tu dla odmiany czerwone róże. Też jeszcze dużo pąków mają, będą kwitły w parę tygodni. Tu jedna z rabatek goździkowych. Goździki białe, różowe, tam różowe, w środku liliowce. No, tutaj młoda hosta olbrzymia mi zaczyna kwitnąć. Obok szpalerek z begonii. Tam jeszcze młodsze hosty. No, zobaczymy. W tym roku te młode jeszcze nie kwitną, ale niech się rozrosną. Tu białe goździki, białe dzwonki ogrodowe. No, tam w głębi też. Wyrośnięte białe dzwonki ogrodowe. To tak intensywnie białe, że tej kamerce ciężko nawet kontrast złapać. Tu iryski syberyjski. Cały czas już miesiąc pięknie kwitną. A w oddali moja wielka róża, która mi przy bramie rośnie. Ma kwiatów kilkadziesiąt. Kolejna rabata z liliowcami się wyciągają tak z kwiatami na nad ogrodzenie niskie w stronę drogi. To jakby witały nas przy wjeździe do domu. No i płynnie na koniec. Kolejna rabatka
z goździkami. A w głębi też. O tych goździków to nie wiem ile mam. Dziesiątki, jakie setki. No i tym goździkowym akcentem zakończymy ten filmik. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się gorąco, uważajcie na siebie, cześć.